piątek 24 maja w Urzędzie Gminy Dzierżoniów została podpisana umowa na przebudowę ulicy Stawowej w Ostoszowicach. W tym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele wykonawcy, czyli firmy Prim System oraz m.in. radni Rady Gminy Dzierżoniów z Ostroszowic oraz Józefówka. W tym momencie warto tutaj powiedzieć, że ta droga kiedyś, wiele lat temu, około 30 lat temu miała też remont, jednak ze względu na swoje usytuowanie występowało tam wiele lokalnych podtopień, powodzi. Trochę mocno ta droga została zdegradowana. W tym samym czasie, po wielu jakichś takich apelach mieszkańców, poprzednie władze gminy postanowiły złożyć wniosek o przebudowę tej drogi na długości 910 metrów do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie, które zostało uzyskane, było w około 80%. Kwota ostateczna po przetargu, po negocjacjach wyszła około 1 335 000 zł. Wkład gminy Dzierżoniów to jest około 330 000 zł, więc za łączną kwotę około 1 660 000 zł ta przebudowa ulicy nastąpi. Będzie obejmowała przebudowę kostki na wybranym obszarze, będzie obejmował również przykrycie części rowu, części potoku. Jestem mieszkańcem ulicy Stawowej. Remont pamiętam 20 kilka lat temu. Przez ten czas dużo pojazdów, skutki powodzi zniszczyły tą drogę. Myślę, że dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców należy tą drogę zrobić. Te wszystkie prace, które nastąpią, mają na celu przede wszystkim polepszenie funkcjonalności tej ulicy. Ona jest dosyć taka z wieloma odnogami, nie jest to taka typowa, prosta ulica. Ona ma również swoje przewyższenia, więc w tym momencie też również warto jakby przebudować tutaj ten system odwodnienia. I myślę, że te prace firma, na który ma czas 19 miesięcy od daty podpisania, czyli do końca 2025 roku wykona. Jest to też również kwestia dotycząca odpowiedniej dokumentacji projektowej, przygotowania wszystkich innych aspektów, a później następnie okres realizacji. Zapewne uwagi się jeszcze pojawią w trakcie i tutaj będziemy z mieszkańcami rozmawiali. Znam doskonale ulicę Stawową, wiem, które odcinki wymagają gruntownego remontu, dozoru. Nawet będę tutaj ze swojej strony, że tak powiem, często zaglądał na teren budowy. Jesteśmy otwarci i wszystkiego wysłuchamy. Nie cieszę się, że możemy razem ze Sławkiem współpracować i myślę, że to nie będzie na pewno ostatnia inwestycja, będzie ich więcej. W niedługim czasie będę chciał właśnie w Ostoszowicach dla mieszkańców ulicy Stawowej zrobić takie spotkanie, na przykład takiego spotkania, które było na ulicy Wrocławskiej w Uciechowie, żeby tym samym też mieszkańcy mogli znieść swoje uwagi i później zobaczymy, czy będzie to możliwe do realizacji, te uwagi do wdrożenia w całą dokumentację, w całą przebudowę, bo czasami jest tak, że wydaje się, że pewne przedsięwzięcia łatwo zrobić, mieszkańcy by tego oczekiwali, ale są określone wytyczne prawne też inżynierii budowlanej, które powodują, że dane zamierzenie nie może, więc też mieszkańcy myślę, że uzyskają taką informację do tego, żeby w sposób jak najbardziej optymalny ten remont przeprowadzić. Wiadomo też tutaj organizacja ruchu w odpowiedni sposób musi być przeprowadzona, usytuowanie tej drogi jak po ulicy, jak podkreślałem, jest takie wyjątkowe, wieloodnogowe, więc tutaj też na pewno ta informacja musi być tak, żeby wszystko sprawnie przebiegało.